Nazywam się Karolina Pilaczek i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym. Jest to mój zawód i chciałabym Państwu przedstawić, na czym drifting polega. Drifting jest to precyzyjna jazda w kontrolowanym poślizgu. Od startu do mety musimy utrzymać auto w poślizgu, ale nie w sposób dowolny. Sędziowie wyznaczają nam określoną linię przejazdu poprzez tak zwane clipping pointy i drift zony, które najczęściej są wyrysowanymi białą farbą, prostokątami lub kreskami na torze i to nam wyznacza linię przejazdu. Podczas zawodów najpierw odbywają się kwalifikacje. Każdy zawodnik jeździ pojedynczo na torze i tu liczy się najbardziej precyzja, czyli tak zwana linia przejazdu, prędkość i kąt wychylenia. Zawodnicy dostają punkty i następnie według tych punktów ustawiana jest lista i wybieranych jest top 32 najlepszych zawodników. Następnie całe zawody odbywają się w systemie pucharowym, czyli pierwszy zawodnik jedzie z ostatnim, drugi jedzie z przedostatnim, tak dobierane są pary. Podczas walk pierwszy zawodnik ma jechać linią kwalifikacyjną, drugi zawodnik ma jechać jak najbliżej i kopiować linię zawodnika uciekającego. Najlepiej, żeby zawodnik, który gonił, który ma koła w kontrze, żeby te koła ocierały się o drzwi przeciwnika, który ucieka. Natomiast co ważne, nie może w niego uderzyć, żeby nie wytrącić jego z jazdy, natomiast musi być tak blisko, żeby się po prostu ocierał. Proszę sobie teraz wyobrazić 170 km na godzinę i dwóch zawodników, którzy drzwi w drzwi jeżdżą przy sobie. Następnie ci zawodnicy się zamieniają. Ten, który uciekał, goni, ten, który gonił, ucieka. I jeszcze raz, ten, który ucieka, jedzie linią kwalifikacyjną, goniący ma naśladować i kopiować linię uciekającego. Zawodnicy dostają punkty za pierwszy przejazd, za drugi przejazd i ten, który uzyska więcej punktów, idzie z top 32 do top 16, top 8, top 4 i do finału. I tak właśnie odbywają się zawody driftingowe. Karolina Pilarczyk! Brawa, 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 jeszcze raz brawa. Karolina Pilarczyk na miejscu trzecim, na miejscu czwartym Paweł Borkowski. No i teraz. To są zwycięzcy klasy Pro. Borkowski, Pilarczyk, Przygoński, Trela. Jest radość, jest uśmiech, jest to wszystko zupełnie zrozumiałe. Kiedy już przestaną lać szampanem,